Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. Pronar Narew to krajowy lider w produkcji i sprzedaży maszyn rolniczych, recyklingowych i komunalnych. Natomiast jego prezes Sergiusz Martyniuk to wizjoner, który dostosowuje strategię rozwoju do warunków rynkowych. Odwoływane na całym świecie targi oraz restrykcje związane z podróżowaniem sprawiają, że sprzedaż przybiera coraz bardziej niekonwencjonalne formy. Dlatego firma uruchomiła przy fabryce w Siemiatyczach własne centrum wystawowe Pronar. Panie premierze, szanowni marszałkowie, panie wojewodo, wszyscy zebrani goście, którzy chcieli zaszczycić swoją osobą na tym naszej uroczystości, na spotkaniu, na wystawie, która ma bardzo cel taki wyższy, ponieważ wystawa, jaką do tej pory były w Polsce, ona się trochę różni. Myśmy do tej pory jeździli do Hanoweru, do Monachium, do Bolonii, do Paryża na wystawy. I tam musieliśmy wieść, pokazywać swój sprzęt, czy to się zwraca. I jest pewna myśl się zrodziła, żeby zrobić innowacyjną podejście do wystawy, do promowania swego towaru w Europie i na świecie. Trzeba było zrobić lotnisko, a potem kupowaliśmy samoloty. Myśl była jedna, żeby naszych klientów przywieźć już bardzo konkretnych gości i ich pokazywać w jednym miejscu. Okazuje się, że wizyty w naszym województwie bardzo pozytywnie wpływają na polityków naszego kraju. Podczas spaceru po 10-hektarowym terenie wystawowym zapytaliśmy wicepremiera o wrażenia z wizyty w Siemiatyczach. Lubię przyjeżdżać na Podlasie, zwłaszcza tutaj do Siemiatyczy, żeby odwiedzać firmę Pronar, bo to jest zawsze tchnienie optymizmu. Tutaj można cieszyć się, być dumnym z sukcesów polskich przedsiębiorców, ludzi tak niezwykłych jak pan prezes Sergiusz Martyniuk. I chciałbym, żeby cała polska gospodarka wyglądała tak nowocześnie i nie rozwijała się tak dynamicznie jak firma Pronar. Obecni na otwarciu podlascy samorządowcy nie szczędzili pochwał pod adresem prezesa i pracowników firmy Pronar. Firma Pronar to perła na mapie gospodarczej nie tylko naszego województwa, nie tylko naszego kraju, ale perła na mapie gospodarczej całego świata. To lider w swojej branży. Firma wdraża nowe projekty. Dzisiaj jesteśmy tego przykładem. Zatrudnia coraz więcej ludzi. Pozyskuje nowe środki, ale firma też pozyskuje nowe rynki zbytu. I to pomimo pandemii. I to świadczy o sile firmy Pronar. Panie prezesie, szanowni udziałowcy, w imieniu własnym, całego zarządu, ale i myślę wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego, serdecznie wam za to dziękuję. Gratuluję też tego wspaniałego sukcesu, bo firma Pronar jest dowodem na to, że w województwie podlaskim można zrobić dobry biznes i to wykorzystując potencjał tego województwa. Zachwytu i gratulacji tego dnia nie brakowało. Wizyty w centrum wystawowym gości z całego świata to wymierne korzyści dla województwa podlaskiego. Mowa tu przede wszystkim o promocji regionu, w którym Pronar prowadzi swoją działalność. Pronar to, śmiem powiedzieć, najlepsza firma tego rodzaju w naszym województwie.
w Polsce. Ta firma jest bardzo dobrym ambasadorem naszego województwa na całym świecie. Z nią się liczą fachowcy i tylko gratulować, tylko dziękować za ten duży wkład dla pana prezesa. To głównie dzięki jego staraniom ta firma tak bardzo dobrze się rozwija. Pronar jest liczącym się w świecie producentem maszyn rolniczych, komunalnych i recyklingowych. Bezkonkurencyjny rozwój firmy nie jest przypadkowy. Jaki jest zatem przepis na sukces? Zapytaliśmy o to twórcę koncernu Pronar, Sergiusza Martyniuka. Pracować, pracować i jeszcze raz pracować. Prezes czy dyrektor ma zarządzać ludźmi od wyższego stopnia po najniższy. Jeżeli dyrygent prawidłowo batuta rusza i chórzystów ma dobrych, 100% sukces. Same laury. My mamy swoich przedstawicieli, dealerów na świecie. Oni do nas przyjeżdżają i mówimy, wy przywieźcie ludzi, którzy są zainteresowani tym. W agro, proszę bardzo. Recyklingu, proszę bardzo. W komunalnych, proszę bardzo. I my ich tutaj po Podlasku pokażemy, ogościmy. Sukces 100%. Firma Pronar powstała w 1988 roku. Jest niekwestionowanym liderem w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń dla rolnictwa, usług komunalnych oraz branży transportowej. Posiada blisko 50% udział w polskim rynku. Jest liczącym się w świecie producentem kół do maszyn rolniczych i komunalnych, elementów pneumatyki i hydrauliki siłowej, osi do przyczep, a także profili stalowych i elementów z tworzyw sztucznych. Firma Pronar ma 8 fabryk w Strabli, Hajnówce, Białymstoku, Narewce, Siemiatyczach i 3 fabryki w Narwi. Zatrudnia ponad 2200 pracowników. Prowadzi działalność międzynarodową i posiada miano lidera wielu branż. W maju obchodzimy Światowy Dzień Książki oraz Dzień Bibliotekarza. To doskonała sposobność, by nagrodzić tych, którym rozwój czytelnictwa w naszym województwie leży na sercu. Dzisiejsze nagrody Bibliotekarza roku 2020 i Srebrne Róże to taka forma podziękowania dla Państwa za wkład w rozwój czytelnictwa. To dzięki Wam biblioteki są miejscami bardziej przyjaznymi dla młodych ludzi, interesującymi, przyciągającymi rzesze czytelników. Dziękuję Wam za to, że pomimo pandemii byliście z czytelnikami. Chciałbym Państwu, bibliotekarkom, bibliotekarzom przede wszystkim życzyć dużej satysfakcji z pracy. Wielu, jeszcze większej rzeszy czytelników i też przede wszystkim zdrowia. I mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się już w takim naszym lepszym trochę świecie, mogę powiedzieć, bez pandemii. Srebrna Róża to wyróżnienie przyznawane przez Książnicę Podlaską imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku od 1999 roku. Otrzymują ją osoby i instytucje zasłużone na rzecz bibliotek województwa podlaskiego. Szanowni Państwo, niezmiernie miło mi, że możemy Państwa gościć w progach Książnicy Podlaskiej imieniem Łukasza Górnickiego w Białymstoku. To szczególny moment, bo maj to miesiąc czytania książek, to również wielkie święto bibliotekarzy. Wisława Szymborska powiedziała, że czytanie to najlepsza zabawa, jaką sobie ludzie wymyślili. I cieszę się, że my możemy w tej zabawie uczestniczyć. Pozwólcie Państwo, że w tym momencie na Państwa ręce złożę najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim spełniania się w swojej pracy zawodowej, radości, wielu kreatywnych pomysłów, tego, żebyście do swojej pracy szli właśnie z wielką radością, żeby każdy dzień był tak słoneczny, jak dzisiaj za oknem. W tym roku statuetki i dyplomy Srebrnej Róży wręczono za rok 2019 i 2020. Powodem takiej kumulacji roczników jest pandemia, przez którą w ubiegłym roku uroczystości nie odbyły się. Profesor Dariusz Kulesza został wyróżniony za tworzenie w Książnicy Podlaskiej prawdziwie intelektualnej atmosfery i propagowanie ducha humanizmu. Książnica to jest miejsce, w którym się żyje. Dlatego, że czytanie to jest doświadczenie istotne z punktu widzenia życia, a nie jakieś abstrakcyjne doświadczenie dane nielicznym. To jest jedyne miejsce w świecie, do którego przychodząc skazany jestem na to, że spotkam kogoś, kogo znam. Tam znam. Lubię.
Dlatego tak dobrze się tutaj czuję. Oczywiście ta nagroda jest dla was. No ale tak się złożyło, że ja ją odbieram. Nie będę oponował. Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, otrzymała natomiast statuetkę Srebrnej Róży za zaangażowanie w promocję czytelnictwa oraz literatury polskiej, w tym Książnicy Podlaskiej, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę państwa, ja podobnie jak profesor Kulesza nie odmawiam. Bardzo państwu dziękuję za to szczególne wyróżnienie. Jest mi ono bliskie osobiście, bo w tych wszystkich akcjach promocyjnych organizowanych tu w Książnicy, na Białorusi, na Litwie i Łotwie, bo tam docieraliśmy przede wszystkim z książkami, brałam udział. Ale jest mi szczególnie miło ze względu na to, że reprezentuję Stowarzyszenie Wspólnota Polska, które pracuje na rzecz języka polskiego, edukacji i oczywiście czytelnictwa w trudnych warunkach na wschodzie. My współpracujemy z naszymi rodakami, którzy zwłaszcza na Białorusi mają utrudniony komfort korzystania z takich dóbr oczywistych jak książka. Kilkakrotnie było tak, że książki, które trafiały na Białoruś do Związku Polaków na Białorusi, były rekwirowane. Co ułożyliśmy bibliotekę, zorganizowaliśmy, pomogliśmy skompletować. Służby konfiskowały w kolejnych rewizjach. I tak ze 3 razy udawało nam się tę bibliotekę odbudowywać. Podczas uroczystości zostały też ogłoszone wyniki konkursu na bibliotekarza roku. Podlaskim bibliotekarzem roku 2020 została Renata Igielska, kierownik oddziału dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. Witam państwa bardzo serdecznie. Cała drżę, jestem wzruszona i ogromnie onieśmielona tytułem Podlaskiego Bibliotekarza Roku. Chciałabym bardzo podziękować Kapitule za ten wybór, ale cieszę się niezmiernie, że nagroda ta trafiła do Łomży i tak naprawdę jest to nagroda dla tych wszystkich ludzi, z którymi miałam przyjemność pracować w ubiegłym roku, bo ubiegły rok był dla nas rokiem trudnym, ale jednocześnie rokiem nowych wyzwań, gdzie trzeba było przenieść różnego rodzaju działania do wirtualnej rzeczywistości. Nagrodę tę dedykuję wszystkim koleżankom i kolegom. Chciałabym pogratulować wszystkim osobom nagrodzonym, wyróżnionym tutaj podczas dzisiejszego spotkania i chciałabym koleżankom i kolegom życzyć ogromnej satysfakcji z pracy wykonywanej. Ciągłego zamiłowania do książek, wielu czytelników i podobnie jak w moim przypadku, żeby pracę w bibliotece traktować jako niekończącą się przygodę, która pozwala, wzrusza nas, która wyzwala w nas ogromne emocje, ale która daje ogromną satysfakcję. Natomiast honorową odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich otrzymały Małgorzata Rokicka-Szymańska, kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego, przewodnicząca Podlaskiego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Wiesława Kłosińska, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża oraz przewodnicząca Łomżyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Księżnica Podlaska imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku jest największą biblioteką w regionie podlegającą samorządowi województwa podlaskiego. Oprócz głównej siedziby ma 16 filii na terenie miasta. Zawodowi sportowcy, ale także pasjonaci aktywności mawiają, że uprawianie ćwiczeń fizycznych to największa inwestycja w siebie. Doskonałym tego przykładem są miłośnicy biegania w różnym wieku i z różnych stron świata, którzy zgromadzili się w Jednaczewie w gminie Łomża. Wszystko za sprawą drugiego biegu Grand Prix Aktywna Piątka gminy Łomża. W końcu widzimy na świeżym powietrzu wszystkich bez maseczek. Impreza ma na celu przede wszystkim promocję aktywnego trybu życia. No, wszyscy przez ten okres pandemii, okres zdalnego nauczania, jesteśmy przy kłóci do swoich foteli, miejsc pracy, biurek, a pokazujemy, że należałoby chyba wyjść, poćwiczyć trochę, pobiegać. Tą imprezę organizujemy we współpracy z
stowarzyszeniem Biegamy dla Zdrowia. Stowarzyszenie ma bardzo duże doświadczenie w organizacji tych imprez i przede wszystkim stałe grono jakby uczestników na dzisiejszej imprezie. Tutaj w Jednaczewie właśnie jest 150 osób biorących udział, czynny udział w tej imprezie sportowej. Jest to impreza współfinansowana i objęta honorowym patronatem marszałka województwa podlaskiego. To drugi bieg, który gmina zorganizowała we współpracy ze stowarzyszeniem Biegamy dla Zdrowia. Poprzedni bieg po miód odbył się w lutym w Giełczynie. To jest cykl Aktywna Piątka gmina Łomża. To jest kolejny, drugi już, bo startowaliśmy w lutym w Giełczynie bieg po miód. Teraz bieg Stacha Konwy na 10 km. Następny bieg 8 sierpnia na Królową Bonę. U nas może startować każdy, kto ma ochotę. Zapraszamy wszystkich. Nasze stowarzyszenie Biegamy dla Zdrowia. Bardzo miło nam się współpracuje z gminą Łomża, ze strażakami, którzy przygotowali grochówkę. Już czujemy ten powiew powrotu do normalności, bo biegamy przede wszystkim dla siebie. A generalnie trzeba po prostu chcieć wyjść 3 razy w tygodniu, wtorek, czwartek i w niedzielę, na pół godziny spokojnie i zapewniam zdrowie do końca życia i jeszcze jeden dzień dłużej. Wydarzenie dofinansowane zostało przez województwo podlaskie, a marszałek województwa objął je honorowym patronatem. W Jednaczewie Urząd Marszałkowski reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś. Województwo podlaskie wspiera tego typu działania, bo to jest same zdrowie. Tu, tak jak patrzymy, ponad 150 uczestników biegu na 10 km. Najstarszy blisko 80 lat biegacz, także no, wspaniała impreza, wspaniała trasa. Las Jednaczewski, łąki. Myślę, że to trzeba kontynuować. Ci ludzie nie przyszli tutaj dla medali, dla nagród, tylko właśnie po to, żeby rywalizować, pokazywać swoje zdrowie. I gratuluję wszystkim, którzy ten bieg przebiegli. Przegranych tutaj nie ma w tym biegu. 150 zawodników stawiło się na starcie biegu i wszyscy go ukończyli. Zapytaliśmy uczestników o ich motywację do biegania. 63 lata miałem, jak zacząłem biegać, a teraz 71. No, tylko ta pandemia przerwała to. Z początku było ciężko bardzo. Mało, że tak powiem, płuc nie wyplułem. Ale miesiąc, dwa, trzy, cztery pobiegłem. Miałem 63 lata. W maju zacząłem, tak jakby teraz. Na jesieni pobiegłem pierwszy półmaratonie w Białymstoku. No i tak mnie to wciągnęło. Te endorfiny tak mnie trochę zdopingowały, bo to prawda, że jak się biega, to zostaje wszystkie problemy tam i psychiczne i oczywiście fizycznym. Chorowałem na kręgosłup, ale zacząłem biegać, wzmocniły się te mięśnie, ten gorset mięśniowy i teraz jest w porządku. No i zdobyłem tam 2 korony maratonów, 3 korony półmaratonów już. Zachęcam wszystkie panie, powiem, że w każdym wieku bieganie to jest realizacja samego siebie i kształtuje charakter, siłę, wiarę w siebie w każdym wieku. No i jestem coraz młodsza. Historia z bieganiem, mili państwo, zaczęła się, kiedy ja miałem zawał w 2002 roku. I 5-6 lat później syn najmłodszy powiedział: tata, chciałbym pobiec rano łopcem na 10 km. Po paru dniach przemyślałem, młody człowiek może, a ja czemu nie? Zacząłem trenować amatorsko i pobiegłem 5 km, bo było 5 i 10 km. I pamiętam, przebiegłem linię mety, trzymając się ogrodzenia, bo świat bardzo wirował i też podeszła do mnie pewna osoba z tym urządzeniem i pyta się właśnie, komu dedykuję, bo był numer startowy i dlaczego biegnę. Ja napisałem przypadkowo, bo kocham życie. I rozwinąłem mi, że dedykowałem ten pierwszy w życiu bieg 5-kilometrowy kardiochirurgowi profesorowi Jaruszyńskiemu, który mi dał faktycznie nowe życie. I tak się zaczęła przygoda. I mili państwo, to jest 13 rok mojej przygody z bieganiem. Zaliczyłem na całym świecie 83 maratony. Ja nie liczę półmaratonów. W ubiegłym roku, 5-6 lutego, startowałem w Miami na Florydzie na 5. Byłem trzeci za Amerykaninem i za zawodnikiem z Puerto Rico. Ja byłem trzeci w swojej kategorii. I później miałem maraton i miałem jeszcze 1 marca w ubiegłym roku maraton Kilimandżaro w Tanzanii. Mam w sobie energii i inaczej, trzeba wierzyć w to, co się robi. Ten majowy weekend z pewnością mile wspominać będą uczestnicy biegu, ale również społeczność gminy Łomża. Dlaczego? Spotkanie miłośników biegania to także rodzinny festyn. Były konkursy, zabawy dla najmłodszych, grochówka przygotowana przez OSP ze starych kupisk, ale przede wszystkim to okazja do spotkania się na świeżym powietrzu, na gościnnej ziemi łomżyńskiej, już bez maseczek.
335 tysięcy złotych przekazał podlaskiej policji Zarząd Województwa Podlaskiego na zakup 4 nowych radiowozów oraz łodzi patrolowej. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś oraz nadinspektor Robert Szewc, komendant wojewódzkiej policji w Białymstoku. To już pewna tradycja, że wspieramy naszą podlaską policję. Zaczęliśmy to robić 2 lata temu. Na początku była to kwota 160 tysięcy. Dziś podpisujemy umowę na wsparcie w wysokości 355 tysięcy złotych. To się oczywiście wpisuje w tą politykę Zarządu Województwa Podlaskiego, jeśli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Do podlaskiej policji, a konkretnie do jednostek z Siemiatycz, Hajnówki i Wysokiego Mazowieckiego trafią 3 samochody osobowe. Natomiast kolneńscy policjanci otrzymają auto hybrydowe. Policyjny tabor uzupełni też łódź, która będzie patrolować teren powiatu augustowskiego. Tradycja tych działań pomocowych jest, będziemy to robić nadal. Myślę, że dla policji to wartość dodana, natomiast dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym również wartość dodana dla użytkowników. Także cieszę się, że możemy utrzymywać tą kwotę i razem z policją chcemy dbać o bezpieczeństwo, bo tak jak pan marszałek powiedział, bezpieczeństwo to rzecz nadrzędna. Zwiększenie taboru samochodowego policji poprawi warunki oraz jakość pracy policjantów, a przede wszystkim przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i osób odwiedzających województwo. Otrzymujemy wsparcie, które w sposób realny przekłada się na to bezpieczeństwo. Otrzymujemy pojazdy, ale nie tylko pojazdy. W tym roku pewna nowość, bo do 3 pojazdów segmentu typu C oraz wideorejestratora otrzymujemy wsparcie na zakup łodzi. Łodzi, która będzie służyła w powiecie augustowskim. Bezpieczeństwo na wodach, zwłaszcza na terenie Podlasia, Suwalszczyzny, to też wartość nie do przecenienia. Musimy dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających, wszak Podlasie to region bardzo gościnny. Rokrocznie obserwujemy coraz większy napływ turystów, coraz większe zainteresowanie, być może wywołane również skutkami pandemii, ale to bardzo cieszy, bo panie marszałku, panowie marszałkowie, to bezpieczeństwo daje taką możliwość pewnego planowania i organizowania życia naszych obywateli naszego kraju, nie tylko województwa podlaskiego. W ostatnich latach podlaska policja mogła liczyć na solidne wsparcie ze strony samorządu województwa. W 2019 roku na zakup nowych aut z budżetu województwa popłynęło 160 tysięcy złotych. Taka sama kwota pozwoliła uzupełnić policyjny tabor w ubiegłym roku. Dzięki tym pieniądzom nowe radiowozy trafiły do placówek w Bielsku Podlaskim, Kolnie, Łomży oraz w Białymstoku. Nieoznakowane auto policyjne kupione z samorządu rządową dotacją pomaga też ścigać piratów drogowych zambrowskim policjantom na drodze S8. Dotacja została przekazana na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.